Powiem, coś jest. Kolejna rybka. Zobaczymy tylko co. Spadła. Spadła. Ty kurwa, ty chcesz nagrać? Zerwała haczyk. Sylwek. Co? Chcesz nagrać? A co masz? Lecz. Ja teraz straciłem rybę. Szarpnęła i haczyk poszedł. No idę, no. Idziemy do Robercika. Ja straciłem teraz przypon 0,12. Szarpnęło i poszedł. U mnie też było coś fajnego. I pociągnęło i poszło. Nie wiem, czy warto. Pokaż. Coś jest takiego. No chyba największy dzisiaj. Nie wiem. Nie, tamto większy. No około 40 będzie miał, już nie gadaj. Tamto miał 36. Według mnie to jest ładne. Ale nie walcz, widziałeś. No jeszcze nie, u mnie pociągnęło i przypon zerwałem. Ładny. No czas będzie chyba. No 40 będzie. No, także. Zmierzymy go, drodzy państwo. No. Czyli Big Fish. Leszcza i do końca wędkowania liczy się największy leszcz złowiony w dniu dzisiejszym. Więc rybkę zmierzymy. Też cieniutko masz. No cienki, cienki. Króciutki. I co masz? Paternoster? Wiesz co? Weź ten. Chod. No. Zmierzymy. Rybkę. Ja nie mam żadnej maty. Poczekaj, Robercik, umoczę matę, żeby nie na suchym pamiętać. Od 50. Od 50. Ja daję 40. No. Jest. Ile? 37. 37. No, 38. 38. Tak. Dobrze, 38. No to o 2 cm masz większą rybę. 38. I wędkujemy dalej. Jest coś. Więc chodzimy na dół. I zobaczymy, co tym razem. Co za ryba. Może brzanka. Jeszcze nie widzę. Certo. Kolejna. Certa, piąta. Piąta. Taka ładna sztuka. Co tam, panowie? Takie sztyki po 40 cm. No największy ile miał? 37? 8. 38. Ten? Też kurde tyle. Nie, ten będzie miał więcej. Mówię ci, że więcej będzie miał. No coraz większe łowisz. No mówię ci, największy będzie albo podobny do tamtego. Do tamtego. Zmierzymy oczywiście tak, żeby nie było niedomówień, bo ja liczę na 50 cm, a Robercik już daje coraz większe. Który? Czwarty chyba? Czy piąty. Piąty. Ale wszystko kurde z jednego tego. Zobaczcie, rocznika, ale go zmierzymy. No. Śpiewka. Na mokrym kładź go od 50.
Jedź. Ma 90, tam weź w górę. Ty, ma. Ma, bo tu jest więcej. O. 40. 40. No to 40. Dobrze. Mówiłem, że 40 no, największy. Ale jaje. No i pięknie. No, ale ja 50 łowię i wygrywam dzisiaj i tak całą imprezę. No ale poczekaj, ty mi życzysz, a znasz jeszcze ile czasu wędkowania, ty coraz większe łowisz. Dobrze, wędkujemy, drodzy państwo. I jest baja. O, wiem, coś jest. Zobaczymy tylko, co. Szósta certa prawdopodobnie. Certa, szósta. Czy świnka? Zobaczymy. A u ciebie? Certa. Takie co? Co to jest, krąb? Lesz. Certa? Certa. Dobrze, nosek do tego certa. Czyli 4, 5, 6 certa. Branie widzieliście na żywo. Siedzi. Przeprowadzamy pod tą. I co mamy? Dzisiaj same certy mi biorą. Robercikowi leszczyki, a mnie certy. A siedzimy koło siebie. Siódma. Nie ma jej. Mocne te certy, waleczne. Czyli widzicie, piękna certa. Okej. Kolejna
drodzy Państwo, certa. Zobaczcie, jaka ładna, piękna certa. Czyżby leszczyk nie szarpie? Idzie jak to się, przepraszam za wrażenie, jak szmata. O, teraz trochę. Leszczyk, tak mówiłem, że inaczej szedł. Pierwszy pan Lesio i na matę. Tak. Odepnę. Idziemy na matę. Drugie miejsce dzisiaj też w Leszczu się liczy, więc drodzy Państwo, Lesio, trzydzieści dziewięć. Centymetr mniej od mojej. Centymetr mniej. 39. No jakby go naciągnie, nie. Centymetr. 39. Lesio. Robert, czujesz mój oddech? Tak, ja już przestraszyłem się. Czujesz mój oddech? Przestraszyłem się, jak wyciągałeś to, to wydawało mi się, że... No kurde, ja łapę leszcze, a on jedną rybą mnie załapie. Jedna i po zawodach. Ale czujesz mój oddech. Wow. Jestem centymetr za tobą. Wędkujemy. To był twój limit. Wędkujemy dalej. Odjazd, jeszcze drugiej nie przerzuciłem, a tu kolejna ryba. Zobaczymy tym razem co. Ale tu certa chyba albo wrzana, to nie będzie leszcz. Widzicie wędkę. Poszło. Zerwała. Zerwała przypon. To jest 0,12. Zobaczcie. Na fluokarbonie. Zobaczcie. 0,12 fluokarbon. Dlatego jest lżejszy. I ryba spadła. A no tak też bywa. Druga ryba, która mi spadła. Ale przypon jest 0,12 na fluokarbonie. To trzeba precyzyjnie mieć kowrotek ustawiony, aby wyciągnąć te ryby, więc przerzucamy. Przerzuciłem zestawy. Czekamy na kolejne wskazanie i kolejną rybkę. Widzieliście sami, precyzyjnie bardzo musi kowrotek być ustawiony, łowiąc, znaczy cienkimi przyponami. W moim wypadku żyłka z fluokarbonu 0,12.
w rękach szczela. Wiecie, że fluokarbon, a żyłka o tej samej średnicy ma mniejszą wytrzymałość, żyłka fluokarbonowa. Więc dlatego taka dwunastka, tak mówię, precyzyjnie musi być ustawiony hamulec w razie odbijania ryby, tak żeby wybierała, bo jak poczuje opór żyłka szczela, w dwóch przypadkach straciłem rybę, bo co jakiś czas dokręcam kowrotek lekko. I tak mówię, trzeba precyzyjnie ustawić hamulec, łowiąc cienkimi żyłkami w razie odjazdu ryby, tak aby wybrała nam. Żółeczkę z kowrotka przy odjeździe i wtedy by było w pytkę. Ale przerzuciłem, czekamy. No i zobaczymy, co będzie się działo. Robercik, na razie spokój, nie? Czekam na jakąś 50 leszcza. Wiatr duży, zobaczcie sami, jak wieje. A my łowimy. Jakieś podciągnięcie albo wiatr. Zobaczymy, to ma jechać. Raz ciepło, raz chłodniej, ale ogólnie się pociepło. Wędkujemy. I tak mówię. Próbujemy różnych rozwiązań w mieszankach, tak aby było idealnie. Zobaczymy, co dalej. A więc Robercik ma klenika. Zawsze to nowy gatunek. Pokaż widzom. I to taki nie jest malutki. Ładny. Ładny klenik, drodzy Państwo, zobaczcie. Zdrowiutki. Przynajmniej wymiarowy grubasek. Zawsze to inny gatunek rybki. Pięknie. Wędkujemy dalej. No co? No rozmawiałem przez telefon. Ale mówił, to nie twoja ryba. No nie moja oczywiście. Co z tego, że twoja było, tego? No nie, na mojej wędce, ale nie moja, rzeczywiście, no, przyznaję się. Więc Misiu, uciekaj. Tutaj. A więc, drodzy Państwo, tak to wygląda. Częściej trzeba zmieniać przypony, bo jeden przypon cienki nie wytrzymuje kilku rybek. Z tego względu, że tu są krzaki, jakieś zaczepy, coś się tam zaczepi, załamie i wtedy ryba większa w miejscu uszkodzonym przyponu rwie go. Dość, że żółka cienka, to jeszcze widzicie, co się dzieje, więc nie ma tu tamto. Wędkujemy, zanęt jeszcze zostało jednej. Czosnek się kończy, ale już nie jeden na razie dorabiał, tak żeby nie mrozić. Mamy tutaj jeszcze z kasterów oraz z bajtech, więc powinno mi to wystarczyć. I zaraz przerzucam zestawy, bo się na razie nic nie dzieje. Mamy kolejną rybkę. Mieliśmy kolejną rybkę. Ten ma 42. No. 42. 42, no. No. Największy. No. Gratulacje. Słuchaj, dopiero się zaczyna. No dopiero się zaczyna, wiem, ta godzina, ale 42. Roberta największy. Mój 39. Gonimy, zobaczymy co i jak. Tylko o to chodzi, że ja jednego leszczyka i 7-8 cert i tylko jeden leszcz u mnie. A Robertowi weszły obok, łowi wyżej i jemu przeważnie leszczyki weszły. Ale wędkujemy, zobaczymy co dalej. Zrobiło się chłodno wiecznie. Ale wędkujemy, tutaj jakiś pan był.
Nie wiem, czy pojechał, czy nie. Nęcił, później na bata łowił, ale nic nie złowił. Pojechał bez brania i chyba pojechał. Składa się, bo widzę, tego nie ma. Chyba, że będzie łowił na co innego, na inne wędki, zobaczymy. A my wędkujemy, czekamy na branie. Trzy przypony poszły, 0,12. Powiem tak, grubszą żyłkę założyłem na jednej, 15. I na razie bez brania. Na grubszą żyłkę nic nie chcę skubać. 0,15, ale zobaczymy. A tutaj teraz założył na tej 80 cm 13. Fluorocarbon 0,13, a tam 0,15 żyłkę mono. No i zobaczymy, co i jak. No i co tam panowie gadać, jak leci? Robercik, od siebie, z brzegu, za krajem. Tak jest, no, no powiem tak, dużo brań, sporo leszczyków, krąb się trafił, także dzisiejszy wypad jest, uważam, za udany. I może się wreszcie trafi jeszcze ta 50, o którą walczymy tak wszyscy we trzech. No. Może się uda, także ogólnie fajny wypad. A wiesz, że tylko my łowimy na tym kanale? Nie. Bo tutaj gościu teraz rozmawiał z telefonem, co przyjechali na bata nic, na wątróbkę, kukurydzę, czerwone nic. Ściągnął zestaw i nie wiem, co on będzie na co dzień wędkował. I pan jakiś dzwonił teraz. Tam dalej jest, no, że też bez ryby. Wiesz co, to jest tak, ja był tu, przeszedł taki gość ze spinningiem i mówił, że właściwie do tego miejsca to podobno w tamtym kierunku to są brania, a tam dalej już nie ma. Od nas tak, w dół, tak, tak, do tak wyjścia wody. Być. No może być. No, może ta ciepła woda jest na tyle ciepła, że... Ale wiesz, ja nie mam małej ryby. Na początku albo to leszczyk, albo krom, nawet nie zwracałem uwagi, ta pierwsza ryba i wszystko. I siedem cerd ładnych, no, wymiarowych i trzy zestawy urwałem. Założyłem teraz na jednej 0,15 i na drugiej 0,13, ta sama długość, tylko grubszą żyłkę, ej, bez brania. Na grubszej żyłce nie chcą brać, nie ma brań. Ja mam na 0,12. No ale masz żyłkę mono, nie? Tak, fluorocarbon. Czyli czysty fluorocarbon, tak, masz? Czysty fluorocarbon. Czysty masz? Tak, tak. No to ja wiesz, tak mówiłem, precyzyjnie trzeba ustawić tego przy odbiciach hamulec, bo u mnie odbijało i pyk, szczelało. Jak i wiesz, jak i wyciągnęło. Wiesz co, mam w miarę delikatne zestawy i ta amortyzacja wędki jest spora. No widzisz, a u mnie to jest jednak, wiesz, do wyrzutu do 110 kije, no, to wiesz, jeszcze dokręciłem to i mówię ci, zauważyłem przy każdym odbiciu ryby, hamulec nie poszedł, pstryk. No, trzy ryby mi zeszły. To mnie dwie, ale... Dwie ci zeszły? To znaczy jedna z haczykiem, a druga poczułem tylko... Na mnie trzy z haczykiem poszły, na przyponie poszło. Ale wiesz, mówię ci też, że jak się ściągnie rybę, to... Kaleczy się, u mnie kaleczy, trawy są, kaleczy się, wiesz, i może coś tam, wiesz. I dlatego, dlatego prędzej warto by, wiesz, wymieniać przypony. No. Częściej. Bo nie ma tak, że na całe wędkowanie na jeden dzień na 0,12 połowisz i ryb, i w krzakach. Nie ma tak. Nie ma. Nie ma. Nie ma, dlatego, drodzy Państwo, widzieliście w okresie, jak byłem na kwarantannie, powiązałem sobie i mam teraz co, ale dlatego mówię, że na grubszych żyłkach kończą się brania, lecz trzeba delikatnie. Dobra, walczymy dalej. No, walczymy o tą 50. O tą 50. A jak królu złoty u ciebie? Królu złoty, no co tu dużo mówić, no tylko nietypowe ryby. No ale poszłeś, klenia miał. Tak. Dzwoniłem, niestety, rozmawiałem przez telefon. A reszta ryb jak u ciebie jest? Czy słabo? Konia, leszczyka, ale powiem ci tak, no dwa miałem takie, wiesz, miałem małe przyponki takie z 0,12. No. No poszły jak po prostu... Wiem. Przeszłeś grubiej. Przeszedłem grubiej. Skończyły się brania. Jakby to powiedzieć, no.
Wymieniam wszystko, co mogę, tak? No. Wymieniam. To nie jest to, co zimą, wiesz? To nie co jest jeszcze to, co zimą, tak. Mrozy, co te leszcze tak, tak. 0,18 zakładają, tak. 16 tak. I brały. Tak, tak. Ale... No słuchaj, no ale słuchaj, no 0,12 miałem takie wielkie. No ale co mnie cieszy, dobrze, że krom nie bierze i, tak, i tak, tak, ukleja tak, i tak, ta brzana, co tak, tu jest tak dużo. Duże, powyżej 40, tak. No. To ale te małe brzany nie biorą, nie w ogóle, tak, nie biorą to, i to cieszy. Tak, tak, no ale niestety. No, no i tak, i wędkujemy, drodzy Państwo, i zobaczymy, co jeszcze uda nam się złowić, więc zostańcie z nami, jest w pyciorę jak zawsze. I drodzy Państwo, widzicie, jak to się prezentuje. Napłynęło mi śmieci, zobaczcie, na siatce, ale wędkujemy, zanęta jeszcze jest, jedna, druga i tu mamy najwięcej tej, to więc mamy. I wędkujemy, próbując coś złowić. A więc tu jest ryba. ...0,13. Teraz. I zobaczymy. Leszczyk. Nieduży, ale cieszę. Zobacz. Nawet nie mierzymy. Haczyk drobniutki. Weźmiemy penę. I odczepimy rybkę. I jest pytkę. Do wspólnego zdjęcia. Okej. Jeszcze nie widzę. Certo. No wszystkie takie mam.
czarta. I taka. No ładna, nie? Świnka. Serta pierwsza. To jest serto. Serta? Srebrna. Jak wymiarowa. No, prawie wymiarowa. 30 ma. No co? Ponad. No ładna, ładna. Dobrze, jedna się skończyła, czyli ta z białymi robakami mielonymi. Zanęta z kastery, Explosive Caster, już nowe nie dorabiał, trochę mi zostało jeszcze czosnek, ser, no i z Bajkota tyle, więc niedługo będziemy kończyć, bo słonko zimową porą wcześniej zachodzi. No i myślę, że mi to na te dzisiejsze brania starczy. Cieszy mnie to, chociaż nie będę musiał do domu zabierać, mrozić, bo szkoda wyrzucać, bo to nie tanie rzeczy. Więc łowimy dalej, próbując coś jeszcze fajnego złowić i myślę, że mi mieszanka starczy, mi mieszanki. W razie co to zawsze można dorobić. Wędkujemy. Czternasta godzina, to jeszcze niecałe dwie godziny wędkowania, drodzy Państwo, tak aby jeszcze było widno, żebyśmy się spakowali, no ale dwie godzinki jeszcze wędkowania i zobaczymy, co uda się złowić przez te dwie godzinki, więc wędkujemy dalej. Jest pytkę. A więc, drodzy Państwo, pomału będziemy kończyć przerzucone zestawy. Pozbieramy śmieci, tak aby wszystko ręce i nogi miało. I zobaczymy, co dalej. Tak mówię, jedna zaneta się skończyła i nam zostało tyle. Powinno nam starczyć, brania nie są częste, ale a ja pozbieram śmieci i pomału będziemy pakować się, tak aby już było tego wszystkiego mniej. Przesypę pomału zanętę. Tak wymieszam to, co zostało. I pomału będziemy pakować się, póki widno. Więc, drodzy Państwo, akurat na styk starczyło mi, zobaczcie, jeszcze gdzieś 4-5 koszyków do nabicia osto z tej mieszanki, którą wymieszam. I tak to się prezentuje. To pochowamy. I czekamy na ostatnie rybki z dzisiejszego wypada. Na koniec pokażę Wam siatkę, co złowiłem. Oczywiście dwie ryby, dwie certy nie trafiły do siatki. Jedną, jak widzieliście, drugiej nie nagrywałem, też nie wpadła, czyli to, co w siatce złowiłem, plus dwie certy, które nie trafiłem do siatki, odpłynęły. I na koniec policzymy, co i jak. Okej. Czekamy. Jeszcze na jakąś rybkę. Pokażę Wam, co złowiłem. Przy okazji wysuszę sobie siatkę
jedną z dwie rybki zabiorę, dlatego że jedna jest padnięta, widzę, tam nie przeżyła. I zobaczcie sami. To jest mój dzisiejszy dobytek. Więc tak mówię, z dwie rybki wezmę, dlatego, że... No, sporo jest tego. Ładnie, ładnie, ładnie. No nas kurwa tam nic. Niech pan nie bluźni, bo nagrywam. Ładne, ładne, ładne. Ładne certy, świnki. Certy. Świnki. Świnek nie ma chyba. A te czerwone to jest świnki? Nie. I dwie mi nie trafiłem. Zbieramy się? Tylek? Nie, no jeszcze troszeczkę. Ale nie, suszę sobie siatkę. O. No bardzo więc ładne. Zobacz. No to parę kilo jest. Są tego świnki? Chyba nie ma. Nie. Wszystko certy. No, mama, na 100%. Ładne, nie? No. I dwie nie trafiłem. No. Trochę przedobrzyłem z nimi. Bo limit 5 sztuk. A jest ile? Policz, ile jest cert. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i dwie mi uciekły. 11 cert ładnych. Dwa leszcze. I dwa leszcze. 11 cert. I trzy zerwane przypony. Tak mówię, ze dwie rybki wezmę, a reszta pójdzie z powrotem do wody. Więc drodzy Państwo, rybki wypuścimy. O, wypuścimy rybki z pyzą. Z pyzą. Oj Boże. Okazję macie, widzicie, bo nie zawsze tak ryby pyza wypuszcza. Leszczyk. I leszczyk oraz certy. Nie zawsze tak pyza ryby wypuszcza, ale nieraz tak bywa. Więc drodzy koledzy, jakieś podsumowanie. Póki jeszcze widno, bo później już nic nie jedzie widać. Jedziemy od Robercika. Słuchajcie, było fajnie. Łapaliśmy same większe ryby. Nie przeszkadzały nam drobne jak krąpiki, uklejki. Czyli miło spędzony czas. Ogólnie 8 leszczyków, 2 krąpie, 5 cert, 1 klenik, 1 brzanka. No jak na gdzieś dzisiaj to jest super. No i najważniejsze to złapałem chyba największego leszcza. Tak, czyli... gratulacje. Wygrywa z zawody o 3 cm. Miałem 49, no. Ty 52. Ty miałeś 39, a ja 42, tak, a ja 52. No, chciałbyś. Tak. No i... No i co, nic dodać, nic ująć. Fajnie spędzony czas. I zaraz ryby jedziemy były do domu. Tak jest, i zaraz już ściemnia się. No, my... Ale pogoda była, ciepło było. Super, słonecznie, ja w krótkim koszulku byłem, no, przez długi czas. I trzeba czekać na te mrozy. Drodzy Państwo, kiedy śnieg będzie, mróz, wtedy może te większe podejdą, wejdą z Wisły i będą to dziobać. Znaczy, według mnie będzie to tak, że elektrownia będzie wpuszczać trochę cieplejszej wody. Wisła zamarznie i wtedy... Tak, i wtedy będzie tutaj fajnie. Fajnie. Będzie się dało połapać. Fajnie, pięknie i przyjemnie. Rafał, teraz ty, byku. Cóż ja mogę powiedzieć, byku? No, dziwna sytuacja. Dużo brań nie miałem, ale co powiem, dziwne ryby, tak? Czyli okonia, klenia, dwa leszczyki, brzane. No nie wiem dlaczego, być może zła zanęta, nie wiem. Dziwię się dlaczego, po prostu... Ale w ogóle nic nie brało nikomu też dalej, to wiesz? Znaczy, wiesz co, no brało, nie brało, tak? No ryba dzisiaj taka była może troszeczkę bardziej wymagająca, tak? Jeśli komuś tam weszła, okej, okay, tak? To ona musi wejść, tak? Ale ona nie była taka, że ona po prostu jest wszędzie. Ona musiała wejść w miejsce i jak w tym miejscu po prostu będzie, no to już będzie. I to właśnie zdziwiło mnie, że nawet okonia takiego, no okej, okay, okoń zawsze się zdarza, no ale no nie jest to typowa ryba taka,
na połańcu, gdzie dzisiaj ją łowi. Cel może zrobić, nie wiem, 30-40, tak. Tak, wrzan 200 i ileś tam, tak? A o konia takiego dziwnego, no, rzadko się zdarza, tak? Tak. No i kleń, no i tak dalej, no. No, fajnie dzisiaj było, piękna pogoda, co dużo mówić, no, zaczynamy tak naprawdę sezon zimowy, tak? I ten sezon będzie się toczył. Myślę, że to się dopiero zaczyna. I no, co tu dużo mówić, no, idźmy dalej. Jest, jak to się mówi, mój syn mówi w pytę. No, to tak, i zasizując. No i oto tym akcentem kończymy, a jeśli coś jeszcze będzie, zobaczycie to na moim filmie. A na razie jeszcze wędkujemy, zbieramy się i kończymy ten dzisiejszy wypad. Tak, drodzy widzowie, kończymy, zbieramy. I jak jeszcze coś będzie na koniec, to zobaczycie sami. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza wraz z kolegami. Narka! Więc drodzy Państwo, jest ile? Jest w końcu 8 świnek. 2, 4, 6, 7, 8. 8 cert, jedną brzanę miałem wymiarową i dwa leszcze. I tak to się prezentuje mój połów. Dwie certy nie trafiłem, trzy zerwane przypony. I tak się prezentuje, nic dodać, nic ująć. Jeszcze fotka pamiątkowa z dzisiejszego wypadu. Suszymy sprzęt i jedziemy na Kielce. I jest, drodzy Państwo, jeszcze ryba na zakończenie dzisiejszego wypadu, czyli kiełbik. Skusił się na pinkę. Odczepiamy rybkę. Wypuszczamy kiełbika. Jedziemy na Kielce.